Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Mawiasolec i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. A dziś rozpakujemy sobie ten diabelski fotel od firmy Diablo. Ogólnie też mam dla was wyniki konkursu, który odbył się właśnie na moim kanale wraz z firmą Diablo Chair i mam jednego zwycięzcę. Komentarzy było naprawdę dużo, co mnie cieszy, bo myślę, że więcej zorganizujemy dla was sobie takich konkursów, bo fajnie wzięliście w nich udział, fajne były komentarze, naprawdę było multum, około 1000 komentarzy moim zdaniem. Jest to bardzo dużo. Mnie, jak i firmę Diablo, również to cieszyło. Mieli troszkę więcej roboty niż ja. Musieli te wszystkie komentarze poczytać i wybrać. No i taki końcowy komentarz, który wygrał. Przydałoby się teraz jakieś fanfary. A zwycięzcą jest Adrian Klapiński. Bardzo serdecznie ci gratuluję. Naprawdę świetny komentarz, jak dla mnie, jak i dla firmy Diablo. Także po filmiku skontaktujemy się z tobą. A my co? A my bierzemy się dzisiaj za mój fotel, który już stoi tutaj od dawien dawna. Około od 2-3 tygodni nawet, może i dłużej. Troszeczkę no nie było mnie na tych YouTubach. Stęskniłem się za wami, ale powracamy już, jak widzicie, po remoncie. Dzisiaj no w takim miejscu troszeczkę nietypowym. Nie chciałem zdradzać w większości tutaj pokoju, co się zmieniło. Jest dużo zmian, jest bardzo dużo zmian, sam nie mogę się przyzwyczaić, ale zobaczycie sobie wszystko za około 2-3 tygodnie, może nawet troszeczkę dłużej, bo czekam sobie jeszcze na specjalne drzwi, a chcę nagrać, jak już będę miał wszystko. Także bez zbędnego gadania zabieramy się za odpakowanie tego mojego krzesełeczka. Dobra, tu trzeba wszystko pomierzyć, gdzie tu uderzyć, gdzie tu zrobić, gdzie tu przeciąć, bo przecież to 30, no, tu trzeba przekątnąć, no, taka przekątna, kurna, telewizor normalnie, 50 cali może tu jeszcze. Co tu pisze? Tu, aha, nie moczyć, nie parasolką przykrywać, nie, aha, nie otwierać popsutą szklanką. U was też to pisze? Tak, też u was to pisze. A u was jest coś innego niż u mnie. Wy macie sierpiu młot? Aha, nie otwierać cepem takim, a u mnie są dwie strzałeczki do góry, to chyba nie podnosić turem albo czymś w tym stylu. Ale myślę, że to nie będzie zła sprawa. Także dobra, bierzmy się do roboty. Chyba ty nie da rady. Śrubokręt nie. Nożyczki też nie. To jest najlepsza sprawa. Już wszystkie unboxingi tym otwierałem i tym poszło. Dobra, bierzemy się. Ja oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję firmie Diablo za podesłanie tego fotelika. Miejmy nadzieję, że będzie mega wygodny. A co zrobiłem ze starym fotelem? Dałem siostrze. Jeszcze spokojnie sobie troszeczkę posiedzi. Dobrze, nie wiem, czy tu jeszcze pół kanapy nie ma w środku. Okej, dobra, wyjmujemy sobie to wszystko, bo to troszeczkę zejdzie. Fajne, naprawdę super. Na pewno czegoś nam się to potem przyda. Folia bąbelkowa, kolejny miesiąc zabawy do następnego unboxingu. Codziennie będę sobie, tak po dwie chociaż, po dwie, tak dokładnie, po dwie będą. Leciały. Kaj my tu mamy, kaj co tu jest. No i takie coś to mi się podoba, kurde, będę mógł sobie teraz do nowego biureczka wszystko dostosować. Wysokość, nie no, wspaniała sprawa. Dobra, lecimy dalej. Mam drugie oparcie. O, tu coś się kryje jeszcze tutaj. Lala. Najpierw taka paczuszka. Ciekawe, czy jakiś diabełek nie wyskoczy mnie tu. A ja już widzę, co tu są. Nowiuśkie arusy. Będą dwa tryby, letnie i zimowe. Znaczy nie, w takim krześle to będą przed myciem podłogi i po myciu podłogi. I nawet jakiś poślizg nie wpaść. O, ale fajne arusy białe. Jak tu jeszcze jest jakaś butelka do tego. A to nitro chyba. No i w końcu diabelski fotel, to i musi być nitro do tego, nie? Bo ja się to kliknę, bo wypierdolci pewnie. Kółeczka, piękne kółeczka, patrzajcie na to. Bialutkie, będą mi pasowały pod łóżeczko akurat. Dobra, mamy kółka, mamy tu. Mamy śrubokręt. Jo, zobaczcie, jak ile śrubek. Pełno śrubek jakiś. Ciężko mi będzie to wyjąć, powiem wam szczerze teraz, tak patrzę. Coś tu jest, coś go trzyma. Dobra, łopatka, nóż, taśma, karton. Powiem wam, że no masakra, tak się za wami stęskniłem przez ten remont, ale cieszę się, zrobiłem sobie akurat troszkę przerwy. Wyremontowałem cały pokój, na pewno teraz będzie mi się lepiej pracowało. Znając życie, to do tego? Takiego fotla jeszcze nie składałem. Druga z podporek do rąk, nie no, to mi się najbardziej podoba, nie?
Teraz pod to biurko, kurczę, pod kierownicę jedną, drugą będę mógł sobie dostosować. Zajebista sprawa. To mi się podoba, że na lewo, na prawo można sobie to dostosować. Także wiecie, jak ja mam kierownicę i zawsze w ten panel tak uderzam, to ja sobie teraz go wygnę w tą stronę, ręka będzie, no, zajebista sprawa, nie? Andrzej, chodź. Chyba to jakieś ruchy są. Tu mam na końcówkach, mam jakieś, aha, to jest taka, żeby się tu nic nie urwało. Albo taki... Nie, tu jest worek, dobra. To będzie worek na śmieci. Fajny worek. Na pewno śmieciom się nic nie stanie, ponieważ foja bąbelkowa jest do tego, aby wszystko zabezpieczyć bardzo ładnie. Dobra, kolejne nóżki. Będę mógł rozpadać i mama pewnie będzie chciała gdzieś przed domem powiesić jako rozgwiazda. Tutaj widzicie, jeszcze żarówka spokojnie będzie, także bardzo piękne będzie to świeciło. Także taki jeden fotel na tyle zastosowań. Dobra, lecimy dalej. Jutro właśnie zapraszam was na live'a, który pojawi się na moim kanale od godzinki około 16. Nie wiem, jak to będzie, albo odpali się za mnie brączek, w sensie, że wiecie, odpalić na swoim komputerze brączek na moim koncie. Albo Jarek, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Ponieważ, no wiecie, ja live'ów nie mogę robić, a jutro robimy live charytatywny, tak jak widzieliście właśnie u Mikiego i całego ich teamu. Tak i u nas będziemy się odpalać, właśnie zbierać jakieś pieniążki dla naszego jednego z widzów, który niestety spalił się dom. Także jutro więcej się dowiecie, ja was bardzo serdecznie już zapraszam. Będzie live poniedziałek i wtorek u nas, czyli MST i GU, także naprawdę będziemy się świetnie, mam nadzieję, bawić. Dobra, na razie co udało mi się wyjąć? Udało mi się wyjąć karton. Bardzo ładny karton, pasuje mi pod ściany. Kurczę, myślę, że gdzieś powiesimy sobie go tutaj. Świetnie by pasował. Kurczę, co tu się wydarzyło teraz? O, shit. Jak wiecie, no w moim ściągniku by się taki przydał. O Jezu, 60, ale by to wyglądało. Taki fotel sobie rąbnąć. Patrzcie, jaki piękny znaczek. Kolejne fanfary by mi się przydały. Jak tu poduszki są do spania chyba. Jakie oczyska, to patrzcie na mnie. Normalnie ja się będę zacybał. Podobno fotele właśnie z Diablo są jedyne na świecie, które świecą w ciemności. Wow, zobaczymy sobie, na pewno to przetestujemy. Ja chyba teraz będę tak siedział. Jak tu, o, konkretnie będzie się telewizor oglądało. Ja się kręcę, ale wygodny, powiem wam, mega. Jak tu pewnie się blisko i to koniec. O, jest nawet instrukcja obsługi. To, co powinno być na samym początku. Ja już nie wiedziałem, jak otworzyć tą torbę. A gdzie, to dopiero na samym końcu mi to pokazało. Dobra, czekajcie, ja to sobie odbezpieczę, tak żeby tu nic nie przeciął. Oczywiście linki do strony będziecie mieli w opisie. Bardzo serdecznie zapraszam, no bo mówię, za tą cenę takie fotele to zajebista sprawa. W porównaniu do konkurencji oczywiście, no to cenowo wygrywają. I miejmy nadzieję, że jakościowo też. Tego się dowiemy po kilku dniach na pewno. Widzisz, Grażynka, to taka sprawa jest taka. I pewnie ta sprawa jest taka. Tu gdzieś to coś będzie. O, dobra, to już sobie odbezpieczyliśmy, to już lepiej. Dobra, czekajcie, mamy instrukcję obsługi. Dobra, 5 razy kółka, 10 łupy, 8 na 14, 8 łupy na 10. Dobra, fajnie. To mam te wszystkie elementy, czyli są potrzebne w instrukcji. A tych instrukcji się tyle ostatnio naczytałem, że na pewno sobie chyba poradzimy z tym. I zabezpieczenia, żeby to jak wejdzie, to już nie wyjdzie pewnie, zobacz. Kurde, Mariusz, kiedyś w naszych czasach to takich nie było. Teraz ta technika tak szybko gra do przodu. Dobra, chyba na chama wcisnąłem. Jeszcze jak usiądę, to już w ogóle się dociśnie, to tu przecież masa własna musi oddziaływać na ciało A przez B. Tak właśnie Pitagoras napisał swoją tezę. Ten do wygrania to był X-Gamer, ten jest XA, jeszcze są jakieś dwa... Ale to luźniutko chodzi, jak to tym breakdance'a by można było zrobić chyba. Ważne, że się okien dać. Mam swój, a ten będzie lepszy. Teraz trzeba będzie sobie posortować, które do których. O, nawet trafiłem na dziurę. Dobra, zrobimy sobie to w szybkim tempie. Bang!
Elson. Dobra, udało mi się złożyć, chwilkę mi to zajęło, ale powiem wam, efekt końcowy jest za nie fajny, że tak się wyrażę. Kurde, już czuję, że pierwsze parę dni no kręgosłup będzie bola, bo będzie musiał się przyzwyczaić, tak jak Adam mi sam nawet powiedział. Jest ciężko, no te poduszki robią swoje, nie ukrywam, ale powiem wam, że no ten tryb tutaj rozkładania, czekajcie, z tej strony go mam, z tej strony sobie go zobaczycie, oddalę się nawet na małą chwilkę od was, no zajebista sprawa, nie? Ja chyba tak to będę sobie teraz grał w farminga. Biorę, jadę, kurde, no piękna sprawa. Powiem wam, że naprawdę nawet na 5 minut tak się odprężyć po jakimś długim graniu, no super sprawa, ta poduszka tutaj fajnie uciska. No nie, no jestem mega szczęśliwy, że jestem posiadaczem takiego krzesełka. Miejmy nadzieję, że będzie się sprawowało przez bardzo, ale to bardzo długi czas. A my będziemy sobie kończyć ten unboxing tak, żeby on nie był za długi. Jeszcze raz przypominam, zapraszam na live'a. Jutro więcej informacji będziecie mieli na Facebooku i wtedy, no jak live'y się pokończą we wtorek, to od środy wracamy z aktywnością. Także co mnie bardzo cieszy, niebawem się widzimy już w grach, czyli widzimy się w farmingu, tam przetestujemy sobie jeszcze bardziej ten fotelik, no i na pewno na prezentacji pokoju sprawdzimy, jak będzie pasował do mojego biurka. Także co, jeszcze raz gratulacje Adrian, ja dziękuję firmie Diablo i widzimy się w kolejnych unboxingach albo odcinkach. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!